tak naprawdę, który ma na nas ogromny wpływ, nie jest tak do końca zbadany i nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną on odgrywa rolę w naszym życiu. Prowadzone przez nas w łaźni warsztaty oparte są na field recordingu, czyli nagraniach terenowych. Projekt polega na tym, że jeździmy do małych często ośrodków i tam przeprowadzać różnego rodzaju warsztaty oparte na kulturze nagrywania, odbierania i słuchania dźwięków. Potem na zasadzie wolnej licencji Creative Commons przerzucamy je na stronę i każdy może z nich korzystać i je pobrać i odsłuchać. I to jest też częścią projektu edukacyjnego. I tutaj może przykładowo puścimy kilka takich dźwięków. Każda ta taka figurka żółta, żółtego trójkąta, takiego markera, to jest jakiś nagrany dźwięk. Może sobie odsłuchiwać, tak? Na przykład, czekamy, na przykład górką. Dźwięki podwodne. Pomogło nam skupienie się na postaci i działalności Maraya Schaffera, kanadyjskiego profesora, który właśnie postulował, że nasze środowisko akustyczne jest bardzo zanieczyszczone. W związku z tym on proponuje stosowanie spacerów dźwiękowych, często właśnie z wykluczeniem zmysłu wzroku, tak żeby móc sfokusować się na wyłapywaniu poszczególnych warstw, teł, planów. Wykorzystujemy ćwiczenia dźwiękowe, które każą nam się skupić i skoncentrować na słuchaniu. Tak, jakieś zgraje owadów takich, które takie szumią, nie wiem jak to nazwać. Tak, kot. Nagrałam go takim mikrofonem kontaktowym, który przyłożyłam mu bezpośrednio tutaj w okolice, gdzie się wydobywały te dźwięki. Brawo, brawo, tak. To są foki na helu. Zaczynamy od części merytorycznej, od zapoznania się ze sprzętem, który będziemy używać. Tylko da słychać. Tak. Słyszysz tylko szklankę i nic więcej. Taką odseparowaną od świata dźwiękowego. Podczas nagrań stosujemy różnego rodzaju mikrofony. Jak wiadomo, rekordery mają mikrofony pojemnościowe, które zbierają wszystkie dźwięki z powietrza. Staramy się też w szczególnych przypadkach akustycznych używać mikrofonów kontaktowych. Przypinamy takie mikrofony, które zbierają dźwięki z drgania powierzchni. I ten efekt dźwiękowy jest bardzo niesamowity. W momencie wpływamy start, minutę w ciszy i bez oczu. Skupimy się na dźwięku. Kiedy uczestników warsztatów przysłoniłyśmy takimi szalikami, apaszkami oczy, zupełnie zmieniła się percepcja uczestników. Zamykanie oczu może na tyle zmienić naszą przestrzeń i formę percepcji, że zaczynamy się czuć, jakbyśmy byli w innym miejscu, w innej przestrzeni. Jak ktoś rzucał piasek, samochody jakieś, nie? Słyszałam na pewno ćwierkanie ptaków tam gdzieniegdzie. Nigdy się tak nie wgłębiałam w słuchanie tego wszystkiego. Naszym zadaniem jakby jest pogłębienie edukacji dźwiękowej osób, z którymi pracujemy.